Szybko chodźcie do salonu. A temu co? Chcę mieć zamek. Jak mnie znaleźliście? My jesteśmy to tutaj. Wow. Na serio będziecie słuchać rozkazów 5-latka? Ty ile ty dajesz tego kieszonkowego? Powariowali. Już jest nowy rok, balowaliśmy do samego rana. Rodzinka, wstajemy! Ja mam wolne, nie budźcie mnie. Zaraz, jeszcze chwila. Poprzedni rok był fatalny, ale coś czuję, że ten będzie wyśmienity. Właśnie, zostawcie dużo łapek w górę, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego. Kto ostatni wstaje, ten sprząta salon. Ale o co chodzi? Ten rok chyba nie zapowiada się jednak fajnie. Wiktor, a ty co tutaj robisz? Zrobiłem tutaj sobie bazę, dzisiaj tu będę spał. Nie, nie ma opcji, spisz u siebie. Ale ja nie mam dużej szafy. Za to masz super wygodne łóżeczko. Wiktor, wyłącz ten telewizor, stanowczo za dużo telewizji. A talerzyk to kto odniesie? Czemu ja? No bo to twój talerzyk, nie? Hihi, nie złapie mnie. Wiktor, co ty robisz? Czy ty grasz na moim komputerze służbowym? No co, bo tata mi wyłączył telewizor. Wiktor, przecież moje IT wszystko wiedzie. Jak mój szef się dowie, że w czasie pracy gram w gry, to wolę nie myśleć, co się wtedy stanie. Nic mi nie wolno, nudzę się. Jak to się wyłącza? Dobra, Liwka, to zaraz się widzimy w naszej tajnej bazie pod drzewem. Pa! Idziemy na dwór? Nie my idziemy, tylko ja idę. W ogóle ty jesteś za mały. Nie będę cię pilnować. Pamiętasz, jak ostatnio mi uciekłeś? Ale ty przecież też możesz się zgubić. Nie. Ja ze sobą mam swój nowy zegarek X-Blitz Hear Me. Ma w sobie GPS, telefon, gry i nawet można nim sobie robić zdjęcia. Fajny. To ja lecę na dwór, pa! A ja? Tylko nie zapomnij zabrać zegarka. Tak mam, spokojnie mamo. To nie fair, bo Stala może wszystko, a ja nic. Tata, pobawimy się? Nie mogę, teraz muszę popracować, ale już za 2 dni będzie święto 3 króli i będziemy mogli się bawić razem cały dzień. Święto 3 króli? Mam pomysł. Jakiś czas później. Było super, chłopaki chcieli nam zabrać bazę, ale my z Liwką dałyśmy im popalić. Wiktor, wszystko w porządku? Aha. Mamuś, tatuś, szybko chodźcie do salonu. Ach, wreszcie koniec pracy. Co się stało, kotku? Witajcie, jestem król Wiktor Wielki. A temu co? Wiktorku, może lepiej zejdź z tego stołu, jeszcze zrobisz sobie krzywdę. Nie ma mowy, to ja tutaj rządzę. Wiktorku, nie podoba mi się twój ton. Dzisiaj macie challenge i to są wasze zasady. Chyba wiem, jaki to challenge. Przez cały dzień jesteś królem? Tak, i dzisiaj ja rządzę. Ja, król Wiktor Wielki I, ogłaszam dzisiaj nowy challenge. Przez 24 godziny będziecie mnie słuchać, gdyż jestem waszym nowym królem. Ten, kto będzie mi usługiwał najlepiej, następnego dnia zostanie mianowany nowym królem. Spiszcie się najlepiej, jak potraficie. I co o tym myślisz, żonka? Możemy się chyba jeden dzień poświęcić, nie? Na serio będziecie słuchać rozkazów 5-latka? Zawsze chciałem zostać królem, chociaż na jeden dzień. Bolą mnie stopy, kto mi wymasuje? Ja, królu? Nie, ja. Powariowali. Królu, kiedy ostatnio myłeś stopy? Nie pamiętam. Okej, schowam się tu na najbliższe 24 godziny. Tato, chcę coś porysować. Nie ma sprawy, królu, już się robi. Ja sobie tu pogram w gry, a oni niech się tam wygłupiają. Ty,
Proszę królu, kredeczki i blok. Kartki nie są potrzebne, będę rysować na twojej twarzy. Ale jak to? Życzenie króla. Dobra, nie mogę odpaść pierwszy z tego challenge'u. Rysuj co chcesz, królu. Ja tak nie chcę. Królu, ja może zrobię coś do picia. Tak, będziesz ładny. Ale królu, ja myślałem, że już jestem ładny. Gotowe! Sala, chodź zobaczyć! Gdzie jesteś, Sala? Królu, chyba widziałem, jak szła do swojej komnaty. Daj mi telefon. Czy to konieczne? Ostatnio, gdy dałem ci, królu, telefon, ustawiłeś mi język chiński. Przez tydzień nie umiałem odpalić YouTube'a. Telefon poproszę. Co, tata? Halo? Halo, Sala, przyjdź tu, proszę. Ale ja teraz nie mogę. Ale to już... No dobrze, już idę, królu. Czułam, że nie ukryję się tutaj na dłużej. Co tam, królu? A! O, to tylko ty, tata. Sala, mam dla ciebie zadanie. Jakie, królu? Jestem królem i chcę mieć zamek. Narysować ci? Nie. Ulepimy z piasku? Nie, taki prawdziwy. Co? Ale skąd ja ci wezmę zamek? Wiesz, ile taki zamek kosztuje? Jestem królem i chcę mieć zamek. No dobra, coś wymyślę. Przecież ten rok miał być lepszy od poprzedniego. Zamek na sprzedaż. O, jest! Halo? Dzień dobry, chciałam kupić zamek. Dobra, udało się, ale chyba wydam na niego wszystkie moje oszczędności. Dobra, ludziska, zbierajcie się, jest zamek na sprzedaż w Bytomiu. Jest! Ty, ile ty dajesz tego kieszonkowego? Widać, zdecydowanie za dużo. Wiecie co, ja muszę jeszcze wysłać jeden raport. Jedźcie bez mnie, pa! Daleko jeszcze. To tuż za rogiem. Bolą mi nogi. Tata, poniesz mnie. No jesteśmy, to tutaj. Wow, fajny ten zamek. Ekstra, ja go chcę. I kto umie znaleźć najpiękniejszy zamek? Kupuj go. Czekajcie! W sumie po co się śpieszyć? Halo, dzień dobry! Czy to pan sprzedaje ten zamek? Tak, jasne, to ja! A masz przy sobie pieniążki, dziewczynka? Mam tu wszystkie moje oszczędności, czy to wystarczy? Jasne, to wystarczy! Chwila, chwila, a jakieś klucze czy coś? Tak. Proszę, to pani klucz, dokumenty prześlę mailem. Dziękuję bardzo, do widzenia. Proszę, królu Wiktorze, oto klucz do twojego zamku. Dzięki. Nie działa. Jak to, pokaż. Widzisz, jak kupiliście już ten zamek? Tak, ale coś jest nie tak z tym kluczem. Pokaż. Zaraz, ten klucz nie pasuje do tego zamku. Ktoś was oszukał. Co teraz robimy? On zabrał moje wszystkie oszczędności. Muszę to powiedzieć mamie. Gdzie mój zegarek? Ukradł też zegarek? To nawet dobrze się składa. Chodźcie ze mną, dzieciaki. Zobaczcie, mam tutaj specjalną aplikację, dzięki której mogę śledzić twój zegarek. Chwila, chcesz powiedzieć, że zawsze wiesz, gdzie ja jestem? No przecież nie puściłbym cię nigdzie samej, prawda? Widzisz ten zielony znaczek? Złoży jest całkiem niedaleko. Wystarczy kliknąć guzik nawiguj. A Google Maps doprowadzi nas do twojego zegarka. Nieźle. Świetnie, zaraz dopadniemy tego złodziejaszka. Jesteśmy coraz bliżej, jest gdzieś tam. Zrobiłem ich w bambuko. Widzę go, tam jest.
Ojciec, oddaj mi moje pieniądze. Jak mnie znaleźliście? Dzięki zegarkowi, który nam ukradłeś. Nikt nie będzie robił sobie żartów z mojej córeczki. Naprawdę myślałaś, że kupisz zamek za 100 zł? No co, to jest dużo pieniędzy, a teraz oddawaj to, co moje. Po co mi zrobisz? Bo użyję odkurzacza. Dlaczego ona chodzi z odkurzaczem po mieście? Sam tego chciałeś. To było ekstra, Soruś. Odzyskaliśmy twoje pieniążki, Soruś. Sorki, Wikuś, chyba nie będziesz miał zamku. Nie szkodzi, i tak był mały. Tata, jestem godny, zanieś mnie do domu. Dobrze, mój królu. Sala, poproszę spaghetti. Dobrze, królu, spróbuję coś ugotować. Rzucący. Tak, królu? Nudzimy się, zatańcz. Oczywiście, królu. Fajnie! Wcale makaron? Lewo, prawo, do góry! Jest okej! Królu, twoje spaghetti gotowe? Ja jednak wolę pizzę. Królu, ale ja się tak napracowałam. Poproszę pizzę. Dobrze, mój królu. Hihi. Dajcie dużo łapek w górę, żeby zasmakowała mu ta pizza. Pachnie znakomicie. Trzymajcie kciuki. Ja chcę pizzę, ja chcę pizzę. Proszę, królu, twoja pizza. I jak, królu, smakuje? Jest pycha. Jest. Jak z prawdziwej restauracji. Tata, znowu ci to zrobił? Jak widać. Wasza wysokość, co ty tu robisz? Dzisiaj śpię w twojej szafie. No tak, mogłam się tego spodziewać. Napiszcie, kto będzie następnym królem. Dobranoc. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i napiszcie w społeczności, kto wygrał według was ten challenge. Pa! Let's get started.